Czy Jasnowic Jaskowski widział diabła? Czy Jasnowic widział szatana? Nieprawdopodobna historia. Czy to jest praktycznie możliwe? Skoro Jasnowic Jaskowski jest medium, może nawiązywać kontakt z osobami zmarłymi, z duszami osób zmarłych? Czy w takim razie mógł tak naprawdę kiedykolwiek skontaktować się z diabłem, zobaczyć diabła? No właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No, właśnie, dzisiaj na temat nieprawdopodobnej historii, tak? A więc tutaj Jasnowic Jackowski i diabo. Czy Jasnowic Jackowski widział kiedykolwiek diabła? To jest bardzo ciekawa, tak naprawdę, sprawa, i to też jest pytanie, które zadał jeden z widzów, tak? Do Jasnowidza Jackowskiego to pytanie zostało skierowane. No, właśnie, czy Jasnowic Jackowski widział kiedykolwiek diabła? Ten opis, który znamy, jeśli chodzi o diabła, jeśli chodzi o szatana, tak? Że on strasznie wygląda, ma jakiś wygląd dem demoniczny, tak? Tak? Często on jest przedstawiany tak naprawdę w, w telewizji, w mediach, tak, czy w formie grafiki. Natomiast nikt tak naprawdę nie widział tego diabła, nikt nie jest w stanie stwierdzić, jak ten diabeł wygląda, tak. Na przykład są ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną, to oni widzą, tak, mówią, że to było światełko w tunelu, że opisują, że praktycznie unosili się nad tutaj łóżkiem, tak, w szpitalu, czy na jakiś, jak miał miejsce wypadek. Natomiast nikt jeszcze nigdy nie opisał swojego kontaktu tak naprawdę z... С дябом. Oczywiście pojawiają się osoby, tak, gdzie mówimy tak naprawdę, że te osoby są opętane przez diabła, przez szatana, tak, że potrzebny jest egzorcysta, ale czy ktoś tak naprawdę widział tego diabła, żeby mógł zobaczyć, ale nie być z kolei opętanym? No właśnie, Jasnowi Zaskowski powiedział tak, że on praktycznie nigdy nie widział tutaj diabła, nie nawiązał nigdy kontakt z diabłem, natomiast jeśli chodzi właśnie o te osoby, tak, bo bardzo często tutaj osoby, które właśnie tak, mają problemy jakieś tutaj jeśli chodzi o emocjonalne, czy ze swoją osobowością, mówi się, że one są nawiedzone przez diabła, przez szatana i na przykład te osoby po jakimś czasie popełniają samobójstwo. Tylko od razu chcę powiedzieć, tak, to nie oznacza, że każda osoba, która popełnia samobójstwo jest nawiedzona przez szatana, czy przez diabła, tak, bo też byłoby to, no, nie fair, tak, w stosunku do tych osób, no, różne przyczyny są samobójstwa. Natomiast i właśnie tutaj mówimy o takim stanie opętania przez diabła, gdzie jakaś osoba, tak, można to zakwalifikować, że ta osoba jest opętana przez diabła, a następnie po jakimś czasie praktycznie ta osoba popełnia samobójstwo, tak że samobójstwo. No i to ja mówi w ten sposób, że te osoby tak naprawdę same tworzą fikcyjną postać, w którą tak naprawdę wierzą. Jeśli chodzi o tego diabła, e, tak? i że praktycznie ta postać zabija ich od wewnątrz, że ta postać ich zabija od wewnątrz, tak powiedział tutaj Jasnowiec Jackowski i że jeśli chodzi praktycznie o tego diabła, to jest pewien stan ducha jeśli chodzi o osobowość właśnie tego człowieka tak, że te osoby mówią, że widziały właśnie diabła, czy nawiązują kontakt z diabłem no są takie głośne tak naprawdę historie tak, zresztą ja przedstawiałem taką historię pewnej kobiety e, chyba na żyła w latach 40 czy 50 ten filmik znajduje się na moim kanale gdzie ona właśnie została uznana za taką, którą opanował praktycznie diabeł. Ostatecznie później popełniła ona samobójstwo. To była chyba sprawa z Niemiec, tak już nie pamiętam dokładnie, jak ta kobieta się nazywała, ale ta sprawa była głośno praktycznie opisywana w mediach. No i mówiło się o tym, że właśnie diabeł praktycznie wstąpił tą, w tą kobietę, także ona żyła, normalnie funkcjonowała, a później praktycznie ten diabeł w tą wstąpił. Czyli tutaj z jaskowski nie nawiązał tak naprawdę kontaktu z diabłem, z tutaj duszą na przykład diabła. To też jest ciekawe w kontekście tego, że mogłoby to zaburzać pewien, tak naprawdę, ciąg logiczny, tak, który każdy z nas ma, czy większość z nas ma, a więc podział praktycznie świata na dobry, zły, na dobrych ludzi, na złych ludzi, tak, tutaj, tak, zbrodniarzy i tak dalej, czy morderców, no bo gdyby się okazało, że tego diabła praktycznie po śmierci nie ma, tak, no to nie byłoby tej kary tak naprawdę dla osoby, która by popełniła przestępstwo za życia, tak, za praktycznie życia, no, i tutaj e, po śmierci, e, no, w, każdy z nas chce iść oczywiście do nieba, tak, żeby mieć lepiej po śmierci, żeby dusza poszła. Natomiast właśnie te osoby, które popełniają takie ciężkie grzechy, takie przestępstwa, wtedy by szły do piekła, tak? One by faktycznie szły do piekła. A tutaj się okazuje, że jak nie ma tego diabła, to prawdopodobnie też nie ma piekła. No, ja przypomnę tak, że Jasnowis Jackowski e, tak naprawdę odnalazł kilkaset osób, e, tutaj zmarłych, ale też setki osób żywych odnalazł. I on powiedział, że nigdy nie zauważył, żeby było niebo, piekło, żeby były aniołki, tak? E, żeby był szatan i czy diabeł. No i to jest tak naprawdę zatrważające, przerażające. Tak no bo praktycznie to by podważało całą religię, tak, Które, o której jesteśmy uczeni, ale nawet takie wierzenia, tak powszechne, no bo kto, ktoś może nie chodzi do kościoła, ale może wierzyć, tak, że rzeczywiście po śmierci idziemy do nieba, albo do pieku, albo do czyista, że są to na, ostateczne, tak? No właśnie, czyli to by praktycznie kompletnie zaburzało to funkcjonowanie. Chociaż z drugiej strony założenie tak naprawdę religii katolickiej jest jakby tutaj dobre, bo ono może wpływać na zmniejszenie liczby przestępstw. Że jeżeli zakładamy, że z piekło nie było, to część ludzi nie popełni przestępstwa z obawy właśnie to, co może ich spotkać praktycznie po śmierci. Nie? To tak samo jak mamy tutaj kodeks, tak, karny, kodeks cywilny, kodeks postępowania karnego, no to oczywiście większość ludzi nie popełnia przestępstw, natomiast jest ten kodeks, bo żeby był batem dla tej wąskiej grupy ludzi, bo gdyby go nie było, to zupełnie by było rozpasanie, tak ludzie by nie, nie przestrzegali prawa, no, praktycznie anarchia by była, tak? więc tu rzeczywiście religia mogłaby tak naprawdę być stworzona dla celów tak naprawdę ładu społecznego, tak, żeby zapewnić pewien ład społeczny, tak, że pewien ład społeczny, no bo jeżeli ktoś chce na przykład iść do nieba po śmierci, no to musi się zachowywać porządnie za życia, tak, znaczy porządnie, no, nie może popełniać jakichś tak ciężkich przestępstw, tak, czy grzechów. No właśnie, szokująca tak naprawdę wizja, no i teraz, teraz też ta kwestia tutaj z diabłem, no skoro ja Czasnowiec mówi, że tak naprawdę te osoby same one kreują tą postać, tak? że one tak naprawdę same tworzą fikcyjną postać w sobie. To, to jest szokujące, tak? Bo my często na przykład tutaj mówimy o tym, że ktoś został opętany przez diabła czy przez szatana i że egzorcysta musi przyje przyjechać. Natomiast może to się okaza okazać się tak naprawdę, że to nie jest postać szatana, że my personifikujemy to jako postać szatana, tak? A może to być po prostu zło, tak? To może być zło, które opa opanowało danego człowieka bo my zawsze zakładamy, że to jest praktycznie szatan, tak? Że to jest praktycznie diabeł. E, tak, nawet zobaczmy sobie, że w powszechnym e, w powszechnej mowie jest takie sformułowanie, chyba go szatan opętał, tak? Chyba go e, diabeł nim pokierował, tak? Czyli nawet ktoś kto nie wierzy w religię katolicką, tak, Mo może być zupełnie innego wyznania, to takie sformułowanie się pojawia, tak? Że mówi się, że szatan go op 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 opętał, tak, że chyba go diabeł go tam sprowadził, tak? Czyli jakby to kierowała tak naprawdę Siła e, tutaj zła, e, siła zła, tak. No ale jeżeli ten diabeł nie istnieje, no to to jest szokujące, tak? To, to jest tutaj, to jest szokujące. Ja przypomnę, że Jasnowicz-Zackowski mówi o tym, że tak naprawdę człowiek, który rodzi się za życia, ma pełnić pełną funkcję, że życie jest swego rodzaju grą, tak, mamy postać w grze komputerowej, aczkolwiek, no, chcę, żeby być dobrze zrozumiane. to nie chodzi o taką grę, że jak jest gra, to mamy wiele życia i tak dalej, natomiast my tutaj pełnimy tak naprawdę funkcję, a najważniejsze i to życie wieczne i doczesne i jest po śmierci, to jest życie naszej duszy. Natomiast my tak naprawdę żyjąc tutaj, zbieramy pewne doświadczenia, nasiąkamy nim, praktycznie później umieramy i nasza dusza zbogacona jest o te doświadczenia, a następnie następuje reinkarnacja, człowiek rodzi się na nowo, zapomina tak naprawdę o swojej przeszłości, e, znów zdobywa doświadczenia, i znów po śmierci, praktycznie ta dusza ma nowe doświadczenia tak, i, i funkcjonuje. E, funkcjonuje. funkcjonuje praktycznie cały czas. Tak jest tutaj założenie, jeśli chodzi o Jasnowidza Miaskowskiego: czyli dusza jest praktycznie wieczna, następuje reinkarnacja. No, i praktycznie człowiek zdobywa doświadczenia. No, ale teraz jest pytanie: takie, no dobrze, jeżeli nawet taki przyjąć model funkcjonowania świata, no a co na przykład powiedzieć z dobrem i złem? Bo to jest łatwiejsze tak naprawdę z punktu widzenia religijnego, tak? Możemy powiedzieć, że za złem, na przykład z jakimiś dyktatorami, przywódcami, którzy doprowadzili do śmierci milionów ludzi, no to, to to jest diabeł, to jest diabeł wcielony, tak? Często się mówi: szatan go opętał. E, natomiast tutaj łatwo to spersonifikować, tak? Powiedzieć, że to jest na przykład diabeł wcielony, tak? No właśnie, i tutaj Jasnowiec Jackowski mówi, że tak naprawdę człowiek podczas swojego życia ma dwie drogi. Albo wybiera tą pozytywną na tak, albo na nie. Albo będzie tym dobrym, albo będzie po prostu tym złym. Eee, tak? Natomiast ta rola tak naprawdę już jest jakby ułożony w scenariusz jeszcze przed naszymi narodzinami. Eee, chodzi o to, żeby człowiek spełnił, eee, znaczy przeszedł praktycznie tak w tej grze komputerowej eee, całe to życie, zdobył to doświadczenie, a następnie dusza eee, tutaj eee, tak po śmierci zdobywa to doświadczenie. No tylko pytanie jest takie, tak? Czy, bo z reguły my traktujemy reinkarnację, jako przeciwieństwo. Ne? Jak na przykład człowiek był dobry za życia, to narodzi się na nowo jako zły. Jeżeli na przykład reinkarnacja w, w innej postaci rośliny, czy na przykład zwierzęcia. Tak? Natomiast pytanie jest takie: jak tak naprawdę zachowałaby się dusza, gdyby miała, gdy miała całą tą paletę tych doświadczeń? No bo to też byłoby tak naprawdę z, z jednej strony dziwne, tak? No bo, no, jeżeli na przykład ktoś ma ten świat dobry, tak, ułożony, taki, że wszystko jest normy i tak dalej, no to nie chce zaburzać tego świata złymi tak naprawdę rzeczami, tak? To nie jest tak, że nagle ktoś się zmieni, popełnił sam, nie samobójstwo, ale z tutaj na przykład jakieś przestępstwo, morderstwo, tak? No bo to by się kłóciło z jego światopoglądem. No to jakim tak naprawdę dusza, jaką ma tutaj zbiór wartości, zbiór myślenia, skoro na przykład w jednym życiu jest dobra, w innym życiu jest zła, w jednym życiu jest księdzem, w następnym życiu jest mordercą seryjnym, i tak dalej, to jaka ta jest ta dusza, jak naprawdę jest, tak? Nie, czy to tylko jest zgromadzenie tak naprawdę tutaj doświadczeń, e, no ale w jakim celu, tak, e, po to, żeby mieć tylko to doświadczenie, jak ta dusza funkcjonuje, czy przyjmuje te barwy właśnie dobre, czy też złe, no i to jest najważniejsze pytanie. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry, no właśnie, zostawcie suba, jeśli was diabeł nie opamiętał, e, opętał was nie diabeł, jeśli was, was szatan nie wstąpił, to zostawcie suba i zostawcie łapkę do góry, a jeżeli będzie dużo łapek praktycznie pod tym filmikiem, to wkrótce wrzucę nowy filmik dotyczący diabła, Szatana. Zobaczcie też inne filmiki, gdzie przedstawiam właśnie tę historię. Już nie pamiętam tej, tej kobiety, jak ona się nazywała. To była pewna Niemka i te egzorcyzmy, tak? Historia, która była bardzo popularna, bo też w latach 40. czy 50. to była historia z Niemiec. Myślę, że to jest bardzo ciekawa sprawa. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Cześć!